Dzień dobry, klaso siódma. Pora na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili, tak jak poprzednio. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi po przerwie, ja też, także zaczynajmy. Ostatnio zajęliśmy się dialogiem dotyczącym wydarzenia charytatywnego. To było jeszcze przed przerwą świąteczną. Dziś zajmiemy się innym tematem, ale będziemy nawiązywać od czasu do czasu do działań charytatywnych. Cele na dziś, jakie wybrałem, są następujące. Pierwszy. Przypomnimy sobie dwa angielskie wyrażenia, dzięki którym będziemy mogli łączyć dwa zdania w jedno. Będą to wyrażenia, które po polsku brzmią bardzo podobnie. Aby, żeby, w celu itd., itd. Drugi cel. Będziemy ćwiczyć łączenie dwóch powiązanych ze sobą zdań w jedno z pomocą wyżej wymienionych wyrażeń. Takie cele na dziś. A na początek zestawmy sobie dwa zdania, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Mamy dwa zdania, pierwsze zdanie i drugie zdanie. I słuchajcie, my do tej pory większość tego działu poświęciliśmy czasowi present perfect, czyli czasowi, który służy do mówienia o przeszłości głównie wtedy, gdy nie podajemy, kiedy coś się wydarzyło. Ale w tych przykładach będziemy się, że tak powiem, odnosić do różnych czasów, bo te wyrazy, jak w celu albo aby, żeby, one mogą występować w różnych czasach, nie tylko w jednym. Więc tutaj mamy przykłady w zdaniach past simple. To też czas przeszły, ale przeszły prosty. I tutaj możemy używać drugich form przy czasownikach nieregularnych oraz przy regularnych końcówek ed. Pierwsze zdanie tutaj brzmi I went outside, czyli wyszedłem na dwór. I walked the dog, wyprowadziłem psa. I słuchajcie, te zdania niby są osobno, ale można je spiąć w jedno. Pytanie, jak można scalić te powiązane ze sobą zdania w jedno? No, za pomocą wyrażeń typu aby, żeby, w celu. Tylko jakie to wyrażenia? Teraz widzicie je, są na fioletowo czy też różowo na samym środku ekranu. To oraz in order to. To jest bardzo podobne do in order to. In order to jest po prostu dłuższa wersja to. Oba wyrażenia oznaczają coś podobnego. To oznacza aby, żeby, po to by. In order to oznacza w celu zrobienia czegoś. Najczęściej, choć nie zawsze, stosujemy te wyrażenia w środku zdania. Czasem na początku, ale my będziemy ćwiczyć głównie w środku zdań. Jak to wygląda w praktyce? Słuchajcie, te same zdania, pierwsze, drugie, mamy u góry. I went outside, wyszedłem na dwór. I walked the dog, wyprowadziłem psa. Teraz, żeby połączyć te zdania, możemy wybrać albo to, albo in order to. Obojętnie, które. Na fioletowo widzicie, że one znajdują się w środku. I teraz przeczytajmy sobie te zdania. I went outside to walk the dog. Wyszedłem na dwór, aby wyprowadzić psa. Drugie. I went outside in order to walk the dog. Wyszedłem na dwór w celu wyprowadzenia psa. Słuchajcie, to co rzuca się w oczy, to między innymi to, że w języku polskim przecinek wstawiacie tylko w sytuacji przed aby. Jeśli macie wybrać w celu, to przecinka nie wstawiacie. Z kolei w języku angielskim w ogóle używając to albo in order to nie stawiacie przecinków. W polskim tylko przy aby albo żeby. W angielskim w ogóle. Jeszcze bardzo ważna rzecz.
Jeśli używacie tłumaczenia w celu, to ten czasownik na zielonym kolorze, w zielonym kolorze, ulega no, takiej małej przemianie. Po prostu język polski nie pozwala na przetłumaczenie tego jako wyprowadzić, tylko po prostu wyprowadzenia. Zmienia się forma. To są takie bardzo ważne uwagi, żebyście pamiętali o nich. W celu, gdy używacie po polsku, zmienia nam trochę kształt słowa z drugiego zdania. Mówię o czasowniku. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, po tych wyrażeniach, czyli po to oraz in order to, czasownik z drugiego zdania, a mamy go na zielono, zmienia formę na podstawową, czyli jeśli zdanie było w czasie przeszłym, obojętnie w jakim, to czasownik musi po wyrażeniach to albo in order to zmienić się na czas teraźniejszy. Czasownik w czasie teraźniejszym, bez żadnych końcówek. Jak to wygląda? Ed mieliśmy tutaj w przykładzie w drugim. I walked. W zdaniach już przekształconych macie walk. Nie możecie dodać już żadnych końcówek. Po prostu słowo to ma taką właściwość, że nie pozwala na dodawanie żadnych końcówek ani zmian. Jeśli to byłby czasownik nieregularny, to też wróciłby do podstawowej formy, czyli teraźniejszej. I tu mamy walk i przy in order to mamy walk. Pamiętajcie o tym. A teraz zajmiemy się innym przykładem. Pierwsze zdanie brzmi: he donated his money. On przekazał swoje pieniądze. Drugie zdanie: he helped the poor. On pomógł biednym. I te dwa zdania można ze sobą połączyć, bo one są w jakiś sposób związane ze sobą. Jak to zrobić? Znowu, z pomocą przychodzą nam dwa wyrażenia. To oraz in order to. He donated his money to help the poor. Czyli on przekazał swoje pieniądze, aby pomóc biednym. Albo he donated his money in order to help the poor. Czyli on przekazał pieniądze w celu pomocy biednym. I słuchajcie, nie ma przecinków. W angielskim to już jest jasne. Co jeszcze? Helped z drugiego zdania zmienia się po to oraz in order to w czas teraźniejszy. W formie podstawowej. Żadnych dodatkowych końcówek. I jeśli używacie tłumaczenia w celu, no to ten czasownik trochę zmienia formę, zmienia swoją postać, bo tutaj mamy w celu pomocy biednym. I jeszcze inny przykład. Słuchajcie. Pierwsze zdanie. We did a 10-kilometer sponsored cycle. Czyli my uczestniczyliśmy w sponsorowanej jeździe na rowerach na 10 km. A drugie zdanie brzmi. We raised funds. Czyli my zebraliśmy fundusze. Teraz jak połączyć te zdania, bo one są w jakiś sposób ze sobą związane. We did a 10-kilometer sponsored cycle to raise funds. To jest pierwsza opcja. My uczestniczyliśmy w sponsorowanej jeździe na rowerach na 10 km, aby zebrać fundusze. Czyli jeśli używacie to, to po polsku, tłumacząc to na aby, żeby, używajcie przecinka. A przy zebrać nie dodawajcie żadnych końcówek w angielskim. Po prostu to ma być forma podstawowa. Raise. Bo raise jest regularny. A jak to wygląda z in order to? Te same zdania, ale połączone są za pomocą in order to. We did a 10-kilometer sponsored cycle in order to raise funds. Czyli my uczestniczyliśmy w sponsorowanej jeździe na rowerach na 10 km w celu uzbierania funduszy. I słuchajcie. Zebraliśmy, zmienia się uzbierania, w uzbierania. A poza tym żadnych przecinków. Ani tu w angielskim, ani tu w polskim. Tak to wygląda w praktyce. A teraz chciałbym, żebyście otworzyli swoje podręczniki na stronie 58 i przećwiczymy sobie wspólnie w zeszytach
Ćwiczenie trzecie, w którym to polecenie brzmi: połącz zdania w zeszycie, łącząc je za pomocą to lub in order to. W każdym z przykładów macie dwa zdania, które są ze sobą związane. Trzeba je połączyć dzięki tym dwóm wyrażeniom. I teraz tak, będziemy wybierać tylko jedno wyrażenie, żeby już nie zapisywać nie wiadomo ile. To, które wyda nam się najbardziej naturalne, to właśnie wybierzemy. I słuchajcie, przykład pierwszy wygląda następująco. Mamy dwa zdania. I did a sponsored swim, czyli ja uczestniczyłem w sponsorowanym pływaniu. Oraz drugie zdanie. I raised money for Oxfam, czyli ja zebrałem pieniądze dla Oxfam, czyli dla organizacji jakiejś charytatywnej. Teraz te dwa zdania po angielsku możemy połączyć. Jak? Oto jak. Połączone zdania. I did a sponsored swim to raise money for Oxfam. I zauważcie, ja już tutaj nie będę robił to na dwa sposoby, tylko jednym. I przetłumaczyłem to następująco. Ja uczestniczyłem w sponsorowanym pływaniu, aby zebrać pieniądze dla Oxfam. W polskim używamy przecinka i raise z drugiego zdania jest w czasie, no powiedzmy, w formie podstawowej. Nie ma końcówek, bo w drugim zdaniu miało końcówkę ed. Więc tutaj d znika, bo to jest znamiono czasu przeszłego. A tu musi być w formie podstawowej. Drugi przykład. Słuchajcie, tu już mamy zupełnie inne czasy gramatyczne. Mamy czas teraźniejszy. Teraźniejszy present continuous. Zdanie brzmi I'm going to Rome, czyli jadę do Rzymu. Ja jadę do Rzymu. I'm visiting my cousin. Ja odwiedzam swoją, czy też moją kuzynkę. Te zdania są w czasie teraźniejszym present continuous, ale nawiązują do przyszłości, bo ten czas również może być używany do wyrażenia przyszłości, jeśli wiemy, że coś się na pewno wydarzy. No i tutaj mamy nawiązanie. Jadę do Rzymu, czy też ja jadę do Rzymu, ja odwiedzam swoją kuzynkę. Czyli jadę do tego Rzymu po coś. I w praktyce, jak połączymy te zdania, wychodzi nam coś takiego. Ja znowu wybrałem najprostszą formę to. I'm going to Rome to visit my cousin. Jadę do Rzymu, przecinek, aby odwiedzić moją kuzynkę. Czyli pamiętajcie, przy aby stosować przecinek przed, a później visiting zmieniamy w visit. Dlaczego? Bo słowo to wymusza na nas użycie formy podstawowej czasownika. Czyli żadnych końcówek, żadnych dodatków. Tu musi być visit. I tak to wygląda. Słuchajcie, kolejny przykład. Trzeci. Every day my sister goes to the sports center. Każdego dnia moja siostra chodzi do centrum sportowego. She plays basketball. Ona gra w koszykówkę. Czyli chodzi do tego centrum w jakimś celu, po coś. Jak to połączyć? Tutaj już chyba wybrałem coś takiego. In order to, żeby nie używać tylko to. She plays basketball, czyli ona gra w koszykówkę. To jest to drugie zdanie. I jak to wygląda in order to? Every day my sister goes to the sports center in order to play basketball. Czyli każdego dnia moja siostra chodzi do centrum sportowego w celu gry w koszykówkę. I zauważcie, nie ma przecinków ani po polsku, ani po angielsku. A słowo plays z drugiego zdania przybiera formę play w połączonym już zdaniu. Dlaczego? Bo tak wpływa słowo to na czasowniki. Żadnych końcówek nie dodajemy. Obojętnie jaki to jest czas. To czasownik, bo to musi być w formie podstawowej. I tak to wygląda w praktyce. No i słowo gra zmienia się w gry
w celu gry w zdaniu połączonym. Przykład czwarty. Andy went to the supermarket. Andy poszedł do supermarketu. He bought some milk. On kupił trochę mleka. No i teraz te zdania są połączone ze sobą, powiązane ze sobą, a połączone jeszcze nie. I żeby powiedzieć, w jakim celu on się udał do tego supermarketu lub też po co, połączymy te dwa zdania i wychodzi nam coś takiego. Andy went to the supermarket to buy some milk. Andy poszedł do supermarketu, aby kupić trochę mleka. No i w polskim, pamiętajcie o przecinku, bought, tu mamy czasownik nieregularny w czasie past simple, zmienia się w formę podstawową, czyli buy, kupować. O tym musicie pamiętać, żeby nie dodawać żadnych końcówek lub też form przeszłych. To musi być forma podstawowa. To buy, czyli aby kupić. No i ostatni przykład. Pierwsze zdanie. My best friend has sent me a text. Moja najlepsza przyjaciółka wysłała mi SMS. Drugie zdanie. She has invited me to her party. Ona zaprosiła mnie na swoje przyjęcie. To są przykłady zdań w present perfect, czyli w tym czasie, który zajął nam większość lekcji w tym dziale i poznajemy to po słówkach pomocniczych has oraz formach przeszłych czasowników. I teraz słuchajcie, bo to jest dosyć ciekawy przykład. Jeśli mamy połączyć te dwa zdania z pomocą jednego z tych wyrażeń, które poznaliśmy, to nie będziecie używać have ani has po słowie to, tylko od razu czasownik w formie podstawowej. My best friend has sent me a text in order to invite me to her party. Czyli moja najlepsza przyjaciółka wysłała mi SMS w celu zaproszenia mnie na swoje przyjęcie. Żadnych przecinków, to jest raz, a słowo invited przepisujecie bez has i bez końcówki d, bo to ma być forma podstawowa. I przy tłumaczeniu w celu zaprosiła, po prostu zmieniacie na zaproszenia, w celu zaproszenia mnie na swoje przyjęcie. I słuchajcie, to by było na dzisiaj wszystko. Następny film będzie niebawem, ale będzie nawiązywał do dzisiejszej lekcji. I mam nadzieję, że z tej lekcji zapamiętacie, co oznacza to oraz in order to. To oznacza żeby, aby, in order to, w celu. I po angielsku, gdy używacie tych wyrażeń, nie stosujcie przecinków i stosujcie czasowniki w formie, tak jakby były w teraźniejszej, tylko w formie podstawowej, żadnych końcówek, s, ing, czy też ed, czy też po prostu nie używacie form zmienionych, tylko podstawowe, niezmienione, tak jakby to był czas teraźniejszy. I dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta lekcja. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam i do usłyszenia.